Jakiś czas temu dzioma sobie zamówił coś z Relaba, więc postanowiłem mu to dostarczyć osobiście. Niech się nosi dobrze! Pozdrawiam! Cześć! W dalszej części tego filmu będzie mały vlog z Berlina. Pokazałem Trombie i Martysie kilka fajnych sklepów w Berlinie, które znałem z internetu, ponieważ w Berlinie byłem pierwszy raz. Niestety materiał z pierwszego dnia, gdzie nagrałem prezent dla Trombie w postaci butów przedpremierowych, które dostaliśmy od Barta Soto Store, gdzieś zaginął, więc to była główna część tego filmu i moja niespodzianka. No i niestety jej nie zobaczycie, przepraszam was za to bardzo, ale zapraszam was do dalszej części materiału, gdzie luźno sobie gadamy, robimy różne dziwne rzeczy i tak dalej. Waterspoon z Adidas, proszę bardzo, mili państwo. Bąbelkowe rozmiary. Jesteśmy w SNS. Jesteś fanką Crocsów? Oczywiście, że jestem. To jest festiwalowy look. O kurde. Nie, imo te. Tak? Jak już wybierać, to ja bym brał te. Zajebiste są. Słuchajcie, jesteśmy w SNS-ie, Snickers and Stuff. Jak sam nazwa wskazuje, są tutaj Snickersy and Stuff. Roba tu już robi borutę. No i szukamy sobie jakichś rzeczy. Nie mam tutaj nic większego w planach na razie. Proszę bardzo, wszystkie kolorystyki ZX-ów z Lego. Nie wiem, czy one w ogóle były w Polsce, nie mam pojęcia. Może była z jedna, ale raczej takiego czegoś nie zobaczymy w Polsce. Proszę państwa, dorwałem się do jakiejś nowej kolekcji Nike Off-White. Nie mam pojęcia, nie miałem pojęcia, że ona jest, ale ponad jest najnowsza. I ten t-shirtik jest dope, jak to się mówi, w slangu. Dobrze, Tromba. Streetwear, jesteś streetwear już. Ej, ale no... Mega mocne są te spodnie, z takim wyciąganym tym, nie? Taki tylko tutaj niby legends, chłopie, swoosh. Chłopie niby legends, a swoosh. No właśnie, generalnie sklepy w Berlinie są dużo bardziej zaopatrzone niż u nas, no ale tutaj jest więcej tego klienta zainteresowanego tymi rzeczami, więc jakby jest to obvious shit. Dlatego dzisiaj sobie pobujam trochę po sklepach, poglądamy tutaj, co można kupić. Będę wam pokazywał zakupy tutaj moich przyjaciół, a zaraz przejdziemy do, no, może jakiejś małej zabawy. No, zadowolony pan z zakupów? Tak. No, to najważniejsze. Najważniejsze, kolego, że zadowolony. Szczerze, kocham Berlin. Za ubrania, w sensie... Nie byliśmy w high-endowym sklepie, nie. Byliśmy nie w sklepie, no, w którym... Staw to jest takie, wiesz, wyższą półką, że tak powiem. Tak, rzeczy, ale to nie, ale... jest, wiesz... Tak, tu nie ma Gucci, Louis, tu tam kolabo są, tak. Ale kolabo bardziej te sportowe z jakąś marką, a nie jakby w drugą stronę, nie? Nie, zajebiste jest to, że rzeczywiście w Berlinie możesz wyjść i zrobić sobie zakupy takie, że jesteś z tym zadowolony. No nie jesteś w stanie w Krakowie kupić tych rzeczy, nie, nie da się. W Warszawie się nie da ich kupić, kurwa. No, tutaj trzeba się pokręcić, poszukać. Nie wiem, na żywo Stonaja. Nigdy. I... Chodź do sklepu, widzisz na tej rzeczy. Widzisz tu na sejlu jeszcze, pokupię. Ja myślałem, że to jest stary jakaś, nie wiem. Tak, przejdziemy zaraz do LPU, ale teraz. O, to czapka z Braindead. Tromba, mam na ciebie prezent, nie przyjaźniłem przez przypadek. Prezent? Popatrz tam na prawo. Załatwiłem ci twój portret w Berlinie. Widzisz go, czy nie? Na czarnym tle. Mój portret jest? No. Jeden wielki pindol, nie widzisz go? No kurwa. Chłopie, patrzę na tą szybę, patrzę na boki, patrzę tam. A to... Ty, to faja furcząca jest. Niesamowite, że mamy po 25 lat, 24 i się nas dalej to cieszy. Ale nie cieszy. Niesamowity widok. Powiem tak, no, na przykład tego nauczył nas Patelski, wchodząc do, tak, do tak, ekipy, tak. Że jest coś takiego, że wiesz, nie wstydzisz się swojego ciała. No, ja już prawie byłem dorosły, ja już prawie byłem dorosły i poznałem Patelskiego. Więc... Okazuje się, że tutaj też nie ma do ekipy. Pytałem, przez chwilę nie ma. Bez sensu. Proszę państwa, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Szczególnie tobie, Piotrek. Bo ty jesteś buciarz i ciuchacz. No. Bardzo dawno nie miałem takiej satysfakcji z zakupów ubraniowych. Naprawdę. Bo w Polsce w ogóle nie chodzę do galerii w ogóle, no bo po prostu nie chodzę, bo mi się źle tam chodzi. I poza tym nic tam nie ma. Słuchaj, prosta sprawa, musisz częściej ze mną wyjeżdżać. Serio, a tu, wiesz, jakiś t-shirt, jakiś kurde sweterek, coś tam, chodzę zadowolony. Tutaj pokazać skalę zakupów Mateusza Trapki. I uwaga, wcale nie wydałem tutaj jakichś, nie wiadomo, jakichś wielkich pieniędzy, nie? Ja w ogóle bardzo dawno nie kupowałem ciuchów, więc jestem przezadowolony. Czuję się jak taka baba na zakupach. Dziewczyny, na zakupy idziemy, chodźcie! To jest miejsce chyba dla mnie. Nie możemy wejść, musimy poczekać, bo tylko dwie osoby na raz. Ale wydaje się tutaj naprawdę intimate with trust. No, jakbym był, wiesz, w fotografii taki bardzo, kurde, zajawiony, to patrzysz na to i mówisz, nie, no potężnie, patrz, że tam jest, a tego nie widać, ale tam jest różnych filmów, chłopie. Wszystkie akcesoria do wywoływania zdjęć.
Wow, w ogóle mega dużo przybory różne do wyzwalaczy, wywoływaczy chyba. Miałem na studiach fotografię analogową, bardzo mi się podobała, jedno z zajęć, na które chodziłem. No nie ma tych sklepów raczej w Polsce, na pewno nie tak zaopatrzonych, ale dlatego, że wydaje mi się jeszcze... O, co jest? Ale mocny gór. Dlatego, że wydaje mi się, że jeszcze ta fotografia analogowa w Polsce nie jest tak rozwinięta jak tutaj, no. Jednak jest to drogi sport. Ale spokojnie, wydaje mi się, że za jakiś czas takie sklepy to będą i u nas. A może są, jeżeli są, to dajcie znać w komentarzu, chętnie odwiedzę. Wjeżdżamy w aparaty analogowe, podwodne, bo to jest jedne kolorowe, w normalnej cenie w miarę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Masz aparat, który możesz robić zdjęcia pod wodą, i znaczy to jest podwodny. Pod wodą? Tak, ale to był jedyny kolorowy aparat, inne były czarno-białe. No. Albo były takie, że można było wymieniać kisza, tu chodzi o to, że nie można. Więc... I on się kończy po 27 zdjęć? Po 27 fotach. Tak jest. Zajebiste. Jesteście gotowi na przygodę fotograficzną? Oj, tak. I to jest spoko, bo to jest ISO 400, czyli tak najbardziej, no najbardziej, najbardziej randomowo. Uniwersalne, o, najbardziej uniwersalne.pl. Wymyśliliśmy, że ja wymyśliłam, żeby wziąć taki aparat i robić po jednej focie w każdym kraju, w którym jesteśmy. O, mocne. Że jedna foto to za mało, mocne. Więc będziemy mieli aparat do każdego kraju, w którym byliśmy w życiu. Mocne, mocne. Ale nie kupić, mam okulary. O nie, przepraszam. I to będziecie pod wodą, więc będziecie mogli pod wodą zrobić w którymś kraju. O. Ale właśnie kminie, czy faktycznie przy tym zostać, bo Mati powiedział, że lepiej kupować aparat za każdym razem, jak jesteśmy i nie, kupować prostu... przed wyjazdem sobie brać taki jeden aparat no. pełen, nowy. Który nie? pomysł jest lepszy? No bo, jedna fota startuje ale... 27. No i właśnie wyjazdów. Zajebiście, stary. Jest wyjątkowe to, nie? No. Popełniłem unboxing aparatu, tak to wygląda. Mega gadżeciarsko. Jeżeli zrobię jakieś zdjęcia nim na tej wycieczce, to teraz się pojawią. Mega futurystyczna Honda. Tak, elektryczna. I ciekawostka, widzicie lusterka? Są dosyć zabawne. Nie przypominają lusterka. Uwaga, tam są jakieś kamery, czujniki czy coś. I w środku macie ekranik, który ci pokazuje to, co jest za tobą, nie? Mega mocne. Kocham to, że żyjemy w takim czasie, stary. Jakby żyjemy w przyszłości, wiesz o co chodzi? No, po prostu. Zajebiste. Chciałem mieć taką furkę elektryczną, ale może nie. Ej, ale ja widziałem z pół roku temu jakby koncept jakiś. Nie widziałem jej w ogóle. Nie wiedziałem, że przód ma jeszcze zwariowany. Pokażę jeszcze przód. Witam was wszystkich w przyszłości. Tak to będzie kiedyś wyglądało wszystko. Wow, nice. Musisz ocenić. Dobra, oceniam. Dywanik? Dywanik. Do łazienki. Shit. Ej, fajnie jest, tak fajnie. Sobie tylko to ci chciałam pokazać. Patrzcie, moi drodzy, jak się robi miniaturę. Aha, aha, i mamy miniaturę. Taki w miarę milutki. Milutki. Prawie tak milutki jak ten pan. Ale jestem troszkę mi już spóki wolą odchodzenia. Ej, może pójdziemy sobie zjeść kanapeczkę, co? Tak! Kanapeczka? Tak! Let's go! Niesamowite. Buty z ceramiki ZX-y. Proszę bardzo. Cyk. Chyba flagowy sklep, znaczy no. Flagowy, no tak, flagowy sklep Adidasa, bo Adidas niemiecki. I Berlin. Ogromny sklep, ale tu nie wchodzimy dzisiaj. Trapka, czy to jest moment, kiedy coś kupię, czy nie? Synergy Plague, takie coś przywiozłem z Tokio. Ale właśnie one są w małych rozmiarach zazwyczaj, ja wyglądam... Chudy wygan jakiś z paślach. O, a może taka czapeczka po prostu, elegancka. O, co jest, mać? Co jest grane, chłopie? Zajebiste, 200 euro. Ciebie. Bo to jest teraz druga część w kinach, nie? Tak, stary, właśnie wrzucałem na story wczoraj. Muszę na chłopie, muszę ci to powiedzieć, powiem ci to teraz. Dobra. Ja mam na kasecie pierwszą część kosmicznego meczu i znam każdy dialog na pamięć, każdy. Muszę to mieć, wow. Wszyscy to jakieś ciuchy obsrane, a ja wjechałem w to. Jeszcze jestem na przystanie, muszę to mieć. Pierwszy poważny zakup. Długo się zastanawiałem nad berbrikami, ale ten no... Z tego, że jestem ogromnym fanem kosmicznego meczu, musiałem go mieć. Potem wam pokażę, jak to wygląda. Mega parka, Scooters Riders, moi drodzy. Ej, najgorzej, jak nie ściągniesz maseczki, jedziesz z tą maseczką taką opuszczoną jak debil. Zawsze czujesz się jak debil. Scooter Rider. Tylko wtedy, tak? To czujesz się super. Marcia twierdzi, że jak jest taka kostka, się stanie na palcach i na hulajce, to mózg się nie trzęsie. Nie trzęsie mózg. Ale u niego nie ma co się trząść nawet. Faktycznie. No, żeby u ciebie się miało co trząść. Powrót do wujka Barta, tylko teraz bez wujka Bez wujta. Bez wujka Barta. Ja idę do tego Witeszowa zobaczyć. Proszę bardzo, takie kuteczki z Karharcika. Mam sobie chyba taką. To jest zdjęcie, pomalowałem ją.
fajnie całe 100 euro, czyli jakieś 390 zł. Kurde, jest to taki sklep, w którym trzeba spędzić przynajmniej kilka, no może no, minimum godzinę, żeby coś fajnego znaleźć, ale wydaje mi się, że tutaj można byłoby znaleźć naprawdę dużo rzeczy, na pewno dużego wansa. Ja tu nie mam za bardzo czasu, tak kręcimy się i ubijamy się po Berlinie, ale już wiem, że musimy tutaj wrócić na dłużej, co? Cash, ktoś rozdaje pieniądze. Nie, właśnie powiedziałem, że musimy tu wrócić na dłużej, żeby trochę na spokojnie sobie pochodzić i poszukać rzeczy, nie? Bo żeby mieć na przykład, że wstajesz rano, idziesz ze śniadanko i myślisz, do jakiego sklepu sobie, wiesz. A nie, tak chodzimy, my chodzimy i szukamy. Tak. To ma krótko, ale generalnie ten sklep jest zajebisty, dużo tu fajnych rzeczy jest. Ale tak jak mówię, ja bym potrzebował tutaj naprawdę, nawet są gitary na górze, co jest grane? Ja bym tutaj potrzebował, mówię, przynajmniej godzinki. Tutaj jest mocny temat. Koszula mega wakacyjna. 880 euro na 264. Co jest? Nagrałem wcześniej coś bez głosu. Dobrze, to idealnie. Jak ma być? Tak się nowe, jak nagrywanie bez głosu, to chodzi właśnie. Ale nagrałem generalnie, zawsze chciałem mieć berblika jakiegoś dużego, 400% przynajmniej. Są jeszcze takie ogromne, chyba 1000%. Tak ja też będę miał. Ale tutaj nie mogę sobie odpuścić, ten był na przecenie i dlatego był z Tuning Squad. Moja ulubiona bajka ever. Proszę bardzo, 80 euro, pyk. Moi drodzy, niemiecka Juma, tak wygląda. Niemiecka Juma. To ja i moja Juma. Wszystko za darmo. Aha, tutaj nie koniec zakupów, jest wjazd. Jesteśmy w jakimś sklepie, gdzie są przeceny. Przykład temat wiele? 2800, przecenione sousy. No, z 6 kafli prawie, mocno. Ktoś czuje, że dzisiaj wydamy pieniądze. Albo nie, jeszcze nie wiemy. Trąba jest w raju, aktualnie. Jestem w raju, jest to najlandowym. Niesamowite to jest. My rzuciliśmy z Berlina, pokażę wam, co udało mi się dorwać, zakupić w Berlinie. Nie ma tego dużo, ponieważ kupiłem sobie tylko Berbrika z kosmicznego meczu, musiałem go mieć, jeszcze udało się go dorwać w Woodwoodzie za połowę ceny. Oraz dostałem od Barta Soto Store, wtedy już przedpremierowo, Danki z undercoverem, bardzo dziękuję. Generalnie Berlin jest mega ciekawym miejscem, jest tam ogólnie 13 sklepów z najwyższym kątem Nike, jest to jakby miasto, które ma najwięcej takich sklepów w Europie, co tylko jakby udowadnia nam o tym, że rzeczywiście tam jest bardzo duże grono streetwearowych świrów. Na pewno tam wrócimy, tym razem byliśmy tam załatwić pewną rzecz, więc tylko przy okazji zobaczyłem kilka różnych sklepów, ale do Berlina na pewno się jeszcze wybiorę i na pewno jeszcze odwiedzimy kilka sklepów. Z tych, które odwiedziliśmy i które pamiętam, że odwiedziliśmy, to był właśnie Soto Store, Sneakers and Stuff, to był Woodwood, bardzo fajny sklep i właśnie tam kupiłem Berbrika. No i cały dom handlowy KDW, tak się chyba to mówi, czyli można to porównać do takiego polskiego Witka, co tylko, że jest to ogromne, jest tam najwięcej marek właśnie jakichś tam high-endowych, Stone Island, Louis V, Gucci, Dior itd. I właśnie tam byłem w szoku, ponieważ dużo z tych marek było po prostu przecenionych, na przykład były tam swetry ze Stone Island za 200 euro, bluzy za 190 euro, więc były to przeceny rzędu 450%. Na pewno tam nagram jakiś większy materiał, a tym razem, tak jak mówiłem, byliśmy coś tam załatwić i nagrałem tylko w sumie takiego delikatnego vloga z tego, co tam robiliśmy. Bardzo dziękuję za materiał, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, na razie.